Alfa z Ortu 034. Jesteśmy tuż nad celem. Przyjąłem rozpocząć akcję. 032, wysać ludzi na dachu. Czy mnie słyszysz? 032, przyjąłem. Na dachu. Cholera. Zaznaczony? Wojskowi napadli na bazę bandytów. Wejście na wysypisko jest zablokowane. Ale jest taka stara droga na południe. Idź tamtędy, tylko uważaj. Powodzenia. Cholera jasna. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Bloody, a my sobie gramy w Czarnobyl. Nie, Stalker, cień Czarnobyla. Masakra. Wojskowi zaatakowali właśnie bazę. Cholera, chyba te dokumenty muszą być bardzo ważne, skoro aż tak chcą za wszelką cenę je zdobyć. Gruby plik dokumentów naukowych, terminy, formuły i trochę wykresów. To może być naprawdę coś istotnego, biorąc pod uwagę, co oni tam robili, widzieliście? Jakby jakieś badania nad obcą cywilizacją. Albo nad mutantami. Swoją drogą były tam bardzo nietypowe mutanty. To może świadczyć o bardzo wielu sprawach. Na dodatek nasz bohater miał jakąś wizję, na której ktoś krzyknął Strzelok. O co może chodzić? Znaczy ja się domyślam, ale nie spoilerujemy. No wojskowi gdzieś tutaj są, musimy być ostrożni. Na dachu zostali wysadzeni, czyli prawdopodobnie gdzieś tu zaraz do mnie przybiegną. Musimy ich zabić. Jak mi się wydaje, nie będziemy uciekać, tylko dzielnie stawimy z czoła wyzwaniu. Mam dużo amunicji, czas najwyższy. Trochę źle się strzela pod takiego ukosa. Cholera! Zaciął się pistolet! Najmniej... Dobra. Musimy po prostu strzelać. Jak tak na wprost strzelamy, to idzie mi o wiele lepiej, niż jak się strzela pod jakimś kątem schodowym na przykład. Jak to w ogóle brzmi. Dobra, weźmy. Amunicję będziemy zbierać, logiczne. I tak mam bardzo duży zapas tak naprawdę. Jakby anomalia tu do mnie, cholera jasna. Słyszycie? Jakby jakaś anomalia tu miała zaraz wbić do środka, co nie? Dobra, jak oni tu już są, to trzeba ich się pozbyć. Nie możemy tak zostawić to, co nie? Wojskowych trzeba tępić, nieważne jaki mają w tym interes i że tylko są wojskowymi, zostali wysłani przez jakieś swoich zarządców, to przybyli tu i popełnili w tym największy błąd w swoim życiu. Tego nie kojarzę. Jakby jakiś stalker, co nie? Weteran. Czyżby tutaj byli stalkerzy, się zadomowili, kiedy ja wbiłem do laboratorium? Jest to jako tako możliwe bardzo. Ciekawe, gdzie ten helikopter? Chyba już stchórzył i odleciał. No, bo zauważcie, że już tutaj na dachu nikogo już nie ma. Dobra, czyli krótko mówiąc, budynek chyba jako tako w miarę został... O, nie do końca. Snajper! To się nazywa snajperstwo. Muszę chyba strzelać trochę niżej, to wtedy trafię. Staram się w głowę. O, padł, dobrze. Jest jeszcze ich tutaj w kilku. Się ukrywają. I tam jest jeszcze jeden. Kurde, jaki tchórz. Tu jeszcze gdzieś był jakiś jeden, co nie? Gdzieś tu byli. Ale ich ładnie eksterminujemy tutaj na dachu, trzeba przyznać. Tak, jest o wiele przyjemniej, Sniper Bloody. No, Sniper Bloody wszystkich zdejmie. Trochę amunicji na to idzie.
ale z drugiej strony przynajmniej droga będzie w pełni oczyszczona. Ten to jakiś niedobitek, dobijemy go jak zejdziemy niżej. Dobra, wydaje się, że snajper Bloody zdjął większość tutejszych osób. Całkiem dobra strategia właściwie, wejść na dach, wszystkich pozejmować. Przyznam się, że pierwszy raz udała mi się ta strategia. Może dlatego, że właśnie mam ten cały zoom, ten cały celownik, który pozwala mi zarobić takie rzeczy. Jestem ciekaw, czy oni przypadkiem nie wbili po części do budynku, żeby spróbować tu się dostać, bo ja na ich miejscu w sumie bym tak zrobił. Nie wiem, czy oni byli aż tak inteligentni. No dobra, wychodzimy. Nie jestem przeciążony. Właściwie mam dosyć dużo miejsca. Pewnie dlatego, że... Ktoś, patrzcie, ktoś szafki pozamykał. Wojskowi stwierdzili, że zamknięte szafki będą wyglądać o wiele lepiej. Nie widziałem tego wcześniej, naprawdę. Czasami czuję się oburzony, że omijam takie wartościowe rzeczy. Dobra, czyli krótko mówiąc, dowiedzieliśmy się właśnie też od naszego handlarza, że ogólnie rzecz biorąc sytuacja jest naprawdę poważna. Na wysypisko przejście jest zablokowane, będziemy musieli się dostać aż tutaj. Kurde mać, 2 godziny. Nie ma szans. Chociaż jakbym się bardzo pospieszył, to może wykonam to na chwilę, tak szybciutko pobiegnę. Musiałbym naprawdę szybko biec. 2 godziny. Cholera, mógł coś dobrego mieć w sumie. Dobra, nie mam czasu. 2 godziny, żeby wykonać jakieś dodatkowe misje. Kurde, wiedziałem, że tak może się to skończyć. Nie... Jak mnie zaskoczył, ja cię kręcę. Myślałem, że już wszyscy są martwi. Okazuje się, że właśnie często nie. I dlatego trzeba być tu... Naprawdę trzeba być ostrożnym. No cholera jasna. Dobra, pokaż. Naprawdę 2 godziny zostały? Dobra, weźcie, co zapiszmy się. 2 godziny. Dobra, sprawa wygląda tak, że kurczę, musimy w ciągu 2 godzin dobiec i wykonać misję. Nie pozwolę, żeby jakaś misja była niewykonana, więc naprawdę będziemy działać teraz ogromnym sprintem właściwie. Tu jeszcze kogoś zabiłem. Dobra, to już chyba jest mało istotne. Czyli krótko mówiąc, musimy wrócić do handlarza, czyli tędy. Dobra, tak z ciekawości, bo oczywiście ja nie ufam tutaj wojskowym. Ciekawe, czy oni faktycznie tutaj wszystko to pozajmowali. Wiecie o czym mówię? Czy ten teren bandytów został faktycznie taki pozajmowany? Ja się oczywiście potem wczytam, bo teraz idę tylko sprawdzić to ze strony rekreacyjnej. A żeby nie tracić czasu, to się potem faktycznie wczytam. Faktycznie, zobaczcie sami, że teren został zajęty przez bandytów. Przez tych, nie bandytów, tylko... No, przez wojskowych. No, szczerze mówiąc się nie spodziewałem, ale faktycznie tak jest. Faktycznie teren jest zajęty przez wojskowych. No, ja teraz jeszcze pobiegnę, wiecie gdzie pobiegnę? Pobiegnę do wejścia na wysypisko, zobaczyć czy faktycznie wejście na wysypisko jest zablokowane. W ramach tego, że chcę szybko wykonać tą dodatkową misję, zrobimy najwyżej taki myk, że ja, ignorując wszystkie jakby elementy rozgrywki fabularne, szybko pobiegnę do tego barmana. Daj ten, gdzie są... Czemu ja nie mam puszek? O, mam. Uf, przestraszyłem się już. Dobra, szybko pobiegniemy właśnie do tego przejścia na wysypisko, faktycznie zobaczyć, czy te przejście faktycznie jest zablokowane. No właśnie. Tylko garstka tych. To ma być to całe zagrożenie? No chyba nie za bardzo, to chyba nie o to chodziło. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to chyba raczej nie o to chodziło. Dobra, zobaczmy czy faktycznie przejście jest zablokowane tutaj. Bo jestem tego doprawdy bardzo ciekaw. Nie no, jak dla mnie jest odblokowane, no jak strzelił. Nie wiem o co chodzi. Ale dobra. No i co, przy ten obóz na wysypisku, jeszcze tego mi brakowało? Nie wiem, szczerze mówiąc ciężko mi stwierdzić dlaczego tak dziwnie jest. Dlaczego powiedzieli, że to jest niby zablokowane. Obóz na wysypisku, nie mam za bardzo na to czasu.
szczerze mówiąc, wrócić do handlarza. Jest w ogóle misja, żeby wrócić do handlarza. I co ciekawe, trzeba zrobić to koniecznie tutaj. Dobra, no to tak też zrobimy. Nie wiem, wysyp mi się wydawało, że to przejście faktycznie powinno być zablokowane, a jak sami widzicie, nie jest. My oczywiście tak zrobimy, tylko na początku chcę szybko wykonać misję, ta, która mi się kończy. Chodzi mi, wiecie, o które misje... Nie mam czasu. Chodzi mi o tą misję właśnie, gdzie za 2 godziny będzie, no już po czasie. Dlatego szybciutko sobie właśnie pobiegnę do barmana, żeby wykonać tylko i wyłącznie tą misję. A potem wrócimy na miejsce zbrodni, żeby faktycznie zrobić to, co chcieliśmy zrobić, to co było w planach. Tak jakby, no wiecie co. Cholera. Nie! Ach! Jeszcze by mi tego brakowało, żebym teraz wbił w jakąś anomalię. To trochę bym się zdenerwował. No dobra, oczywiście, że tak. Dobra, i teraz wróćmy na grodę. Obroń obóz na wysypisku? Naprawdę? Przecież ja nic nie zrobiłem. Nie mogę, czasami te misje są po prostu tak polewkowe, że w sumie nie wiadomo, o co chodzi. Nie wiadomo czasami, dlaczego coś się dzieje, a czasami coś nie. To są wszystkie na szczęście martwe stworzenia. Och, fuck. Cholera jasna! Cholera, trochę jest za dużo tu jest stanowczo. Jest. Na szczęście przeżyłem. Nic nie widzę, bo jest trochę ciemno. Dobra, nie ma na to czasu. Było wesoło, ale no nie mogę teraz się z nimi za bardzo zajmować. Ciekawe, czy jakby zaatakowali tutaj. Chyba by się obronili nasi stalkerzy, tak mi się wydaje. No, chyba aż tak słabi to nie są. Chociaż śmiałbym się, gdyby te stwory pozabijały tutejszych stalkerów. Dobra, więc tak jak mówię, szybciutko idziemy do barmana, żeby wykonać tą misję i wrócimy sobie właśnie tam do punktu wyjścia. Ale w sumie zastanawiam się, czemu ktoś powiedział, że jest zablokowane przejście przez wysypisko, jak ewidentnie nie było zablokowane. No ale dobra, tylko na chwilę tu wbijamy, żeby wykonać tą jedną dodatkową misję i wrócimy tam, żeby wrócić do tego handlarza faktycznie. Powiedziałem, wejdź, nie stój tam. No i jak naznaczony? Masz te dokumenty z X-18? Nie. Na razie nie będziemy mówić, że mam. Potrzeby tutaj, przyszedłem tu sprawdzić zlecenia. O, i otrzymałem inne rzeczy. Zdobądź oko mięsacza. To też jestem gotów, przyszedłem tu sprawdzić zlecenia. Też coś dostajemy, potrzebuję zlecenia. Zabieram przynieść kopyto dzika. Znajdź kotlet, to chyba nawet mam przy sobie ten kotlet, tak mi się wydaje. Znajdź kotlet, jestem gotów. Przyszedłem tu sprawdzić zlecenie, dostaliśmy znowu, potrzebuję zlecenia. Znajdź gwiazdę wieczorną. Gwiazdy wieczornej chyba już nie mam. Mam coś ciekawego dla takich jak ty. Kryształowy kolec. No niestety w tej chwili nie mam. Dobra, wiecie co? No i tak, wykonaliśmy wszystkie misje, które tak naprawdę były właśnie takie dłuższe, takie większe, czasowe. Zawsze mam coś ciekawego dla takich jak ty. I powiem wam, że tak. W sumie czy zabrać? Dobra, wiecie co, ja to wszystko zabiorę, sprzedam mu tego drugiego handlarza, tak mi się wydaje. Taki mam plan. Tutaj schowam sobie parę tych apteczek, tak właściwie, bo mam za dużo ich, moim zdaniem. No, niech będzie taki skład. Trochę więcej miejsca od razu mi się zwiększy i może na razie w sumie schowam sobie to, bo tego i tak nie używam. Czyli to pójdzie. Tak, te rzeczy tu schowam, bo tego praktycznie nie używam, a to mi się kiedyś może przyda. No i to też schowam. No i teraz ogólnie mam dużo miejsca. No i teraz mogę biegać, że tak powiem. Mogą ci się przydać, stalkerze. Dobra, wiecie co? No i świetnie. Dobra, no i teraz wiecie co, wróćmy tam, gdzie byliśmy. Nie wracajmy jeszcze do niego, ponieważ chcę wykonać na początku misję, bo wiecie, tak trochę, bo nie wiem, czy to jest właśnie błąd gry, czy może faktycznie, bo wydaje mi się, że to może być błąd gry ogólnie, to, że
udało mi się przejść przez wysypisko, bo wydaje mi się, że jakby nie patrzeć, to powinno być zablokowane. A jedyną naszą blokadą była jakaś tam garstka bandytów, których no nie jest jakoś ciężko nam ich pokonać tak naprawdę, więc to jest... naprawdę, no to jest... nic. Wynoś nic, po prostu świecie. Wynoś się stąd, stalkerze. No czyż ja nigdzie na jak nie jestem. Czasami mam wrażenie, że się czepiają mnie o nic tak naprawdę. Czy ja w ogóle nie wiem, czy ja to dobrze robię, że to noszę. Weź to zdejmij. Po co to? Jeżowiec, myślałem, że to jest to, co tutaj od nas handlarz chce, ale dobra, to nie to jednak. Jednak ktoś zginął. Niech... Ha, się porobił, jednak zginął jakiś stalker? Ha, jednak padł, widzieliście? Zaatakowały stworzenia, jednak zabili go. O! Kurde. Tylko mnie nie zabić, przypadek. No i krwawie. Dobra, weźmy sobie. Dobra, no i biegnijmy. Nie ma co. Wracajmy do naszego punktu wyjścia. Tu jeszcze wrócimy, to jeszcze spokojnie, ale że tak powiem... Troszkę wszystko naokoło robimy. Wiem, że dużo czasu tracę na te dobieganie, ale po prostu nie mogłem znieść myśli, że mogę mieć jakąś misję niewykonaną i dlatego no koniecznie chciałem jednak... chciałem mieć wykonaną, bo w sumie to była jakaś taka misja, że krwawego zabić, może myślałem, że może coś fajniejszego z tego będzie, a nie wiedziałem. Oczywiście, tak. Dobra, idziemy teraz szybciutko, tu wszystko oczywiście mijamy. Bo my wiadomo, w jakim, gdzie chcemy pobiec, a możemy ewentualnie bandytów tam obok zabić, tego przejścia znowu. Ale wiadomo, o co chodzi, chcę po prostu wrócić, chciałem po prostu tylko na chwilę wrócić tak naprawdę w celu wiadomo jakim, żeby wykonać tę misję. Trochę daleko są. Mimo wszystko. Tamten już jest ledwo żyjący. Dobra, podejdźmy do nich, zobaczmy. Oczywiście bandyci tutaj, nie no, oni nic ciekawego nie będą mieli. To naprawdę zabijanie bandytów to jest po prostu czysta formalność. Można oczywiście zgarnąć takie drobnostki, drobne ilości tej amunicji, z której strzelam tak naprawdę. Ale względnie przeważnie bandyci nie mają w sobie nic, po prostu nic takiego naprawdę przydatnego. No, bo tego nie ma sensu zbierać tak naprawdę. Mogę bandaż ewentualnie wziąć. No niech stracę. Ha, uwielbiam po prostu dobijać już leżących. To jest po prostu... ach, piękne. No weźmy wódki, dawno nie piłem. Dobra, wracajmy do poprzedniej lokacji, no bo w końcu trochę sobie, że tak powiem... trochę zmieniłem naszą trasę podróżną. No dobra, poczekaj, weźmy przeciwpromienne i idźmy do lokacji. Czy chcesz przejść na następny poziom? Oczywiście, że tak. Dobra. Jesteśmy znowu. No i teraz możemy w sumie spokojnie przeszukać tych bandytów, których tu szybko zabiłem. Zobaczyć, czy właśnie coś ciekawego mają. Mam trochę więcej miejsca teraz, więc mogę pozbierać ewentualne takie zapasy inne. O! Słyszę psy. Ja w sumie one mnie w ogóle nie interesują. No dobra. To tak, mamy teraz taką misję, jak wróci do handlarza. Tutaj, co nie? W sensie tym przejściem. No i tak też zrobimy, bo według niego, nie da się tędy przejść. W ogóle sprawa z tym, że bardzo mnie kusi, żeby pójść w ogóle do wojskowej. W ogóle zauważcie jedną fakt, zobaczcie mój ranking. Patrzcie, ile mam punktów, jestem 150, rozumiecie? 150 miejsce. 150, to tak jakby już, no jeszcze trochę i będę na pierwszym miejscu, naprawdę jestem zabójcą po prostu urodzonym. No a i będę naprawdę najpopularniejszy tak naprawdę. Najpopularniejszy, najbardziej sławny osoba w całej zonie. No dobra, czy jest, nie wiem, nie, w sumie nie ma chyba sensu tak naprawdę atakować, tak powiem, ich bazy. Nie widzę w tym najmniejszego sensu.
Dlatego faktycznie udamy się do naszej kochanej, do naszego kochanego miasta początkowego. Myślę, że to dobry pomysł, jakby nie patrzeć. A już to nie będziemy chyba odzyskiwać, że tak powiem, tej bazy. Nie ma chyba sensu, chyba że odzyskiwałbym jedynie w przypadku, gdyby na przykład to spowodowało, że rozbiliby się tam stalkerzy. No to wtedy faktycznie miałoby to jakiekolwiek sensowne zastosowania. W tym momencie nie wiem, czy to jest, ma najmniejszy sens, dlatego tym razem sobie darujemy. O, tam za to już są, też są wojskowi. W sumie wszędzie są wojskowi. Tak sobie teraz myślę. No, ale dobra. To idziemy właśnie tak, jak handlarz nam mówił, żebyśmy szli. Jednak ten zoom się przydaje, co nie? Jest naprawdę korzystny. Bo dzięki temu mogę zdejmować właśnie wojskowych z dużej odległości. A przypominam, że kiedyś miałem z tym niebywały problem, pamiętacie? Jak właśnie miałem problem, żeby zdjąć kogoś z dużej odległości. Był taki właśnie epizod w moim życiu, że to było praktycznie niemożliwe. A teraz, no proszę państwa, teraz jestem królem odległości. No, możemy jeszcze zahaczyć w sumie o te tutaj domki. Jestem ciekaw, czy tutaj też się rozbili nasi kochani bandyci. Czy może nic z tych rzeczy, bo zakładam, że możliwe, że oni się tutaj też rozbili, co nie? Tutaj byli właśnie ci stalkerzy, których zabiłem, bo obrazili mnie. Się zdenerwowałem leciutko na nich i, że tak powiem, musiałem zareagować. O, patrzcie, ktoś inny się tu rozbił. Chodź tu, pogadamy o interesach. Kolejny? Kolejny, który chce zginąć? Co? Ja mu nie dałem tego przecież. Zaczekaj, nie wiem, jakby tak bez sensu. Przecież nic, nie, przypadkiem chyba nacisnąłem, czy coś. Nie wiem, o co chodziło. Ej, stary, chodź tu, pogadamy o interesach. Poczekaj, zobaczę, o co chodzi. Masz kasę, lepiej się postrzyj, bo ostatnio... Nie wiem, o co chodzi. Nie mogę nic zrobić tak naprawdę. Podchodzę do niego i za chwilę to znika. Niebawem wrócą. Masz. I co? Nie no, nie wiem, o co chodzi, nie wiem, o co chodzi. Jakby chodzi o kasę. Ale czyżby to była kolejna grupa, która chce mnie oszukać? Stary, chodź tu, pogadamy o interesach. O, i nic się nie dzieje. Nie wiem, nie wzięli chyba ode mnie na jak tej kasy, nie wiem, o co chodzi. I se pobiegł. Czyżby to była kolejna grupa, która nie chce mnie tu wpuścić? Spadaj stąd, póki jeszcze żyjesz. Tak, chyba kolejna grupa do zabicia. Posłuchaj mnie uważnie, frajerze. Słyszałeś opowieści o Janosiku? Twoje pieniądze powędrowały do biednych. Tak вот twoje babki poszły w пользу biednych. Zapomnij o nich. A jak jeszcze raz cię tu zobaczę, to będziesz się czołgał, wołając mamusię. Tak, dokładnie. To są kolejni goście, którzy przyszli tutaj. Myślałem... Nie przez ścianę. Wiele mogę przetrawić, ale nie strzelania przez ścianę. Tego nienawidzę, naprawdę. Ze wszystkich form nienawidzę, jak mnie zechcą zabić przez ścianę. To jest ta wasza super grupa ochronna? Trochę słabo, że tak powiem. Ach, no i tak właśnie zginęli kolejni, którzy chcieli się... No, prawie wszyscy. I tak właśnie zginęli kolejni stalkerzy, których chcieli oszukać Bladiego. Co ciekawe, chcieli zrobić to dokładnie w tym samym miejscu i dokładnie w ten sam sposób, co zrobiła to grupa poprzednia, która zginęła tutaj. Że tak powiem, nie uczą się na błędach swoich podopiecznych, a popełniają wręcz te same błędy. Ciekawe, czy imiona i nazwiska są wymyślane losowo. Czy na przykład gdybym zagrał tutaj kiedy indziej, to oprócz tam kilku postaci wszyscy by mieli faktycznie inne imiona i nazwiska. To mnie to w sumie jest dosyć ciekawa opcja. Jeszcze w sumie dużo ciał tu leży po poprzednich towarzyszach, których zabiłem kiedyś tam dawno temu. Ci mają trochę lepszą broń, jakby zauważcie, że jakby trochę lepsi zaczynają wrogowie się pojawiać, bo to już są weterani. Ten nie. Ten to jest kot. Ale niektórzy, naprawdę niektórzy tutaj już weterani się zaczynają pojawiać.
No. Ale w sumie z nimi też nie było żadnego problemu względnie. O. Patrzcie, zauważcie, że mają tą lepszą amunicję już. Co nie? Czyżby pomału będę musiał się przerzucić z tej broni na tą? Tylko ta nie ma zooma, to jest problem. Nie ma zoomu. I to jest problem. No dobra, mniejsza o to. Załatwieni, załatwieni. Czyli możemy... Ej, swoją drogą, czy ja byłem w tym drugim budynku, teraz sobie tak myślę? Nie wiem, że niby wojskowie atakują tą krainę i ja się nie muszę niby przyspieszyć, ale jakoś nie mogę się oprzeć, żeby trochę nie pozwiedzać. Uwielbiam te po prostu te zniszczone budynki w Czarnobylu, w zonie, po prostu tak bardzo mi się podobają. Jest, skrzynka jest, ale nic tutaj nie ma, bo to pewnie taka skrytkowa jakby. Na przykład byśmy mieli tu jakąś skrytkę zaznaczoną, to wtedy byśmy dopiero mogli to przeszukać. Oczywiście tu mamy różne skrytki, znaczy schowki, ale już tego nie będę zbierać, bo chodzi o to, że tam praktycznie... Znaczy będę zbierać jak przy okazji gdzieś będę, ale ogólnie rzecz biorąc nie będzie to moim priorytetem, gdyż bardzo dużo czasu na to marnuję i przez to moje odcinki bardzo często są o niczym, w sensie o zbieraniu skrytek, co nie jest swego rodzaju przyjemne, ale... Jednak muszę się trochę bardziej skupić może na fabule. Poza tym w tych skrytkach przeważnie zauważcie, że niczego nie ma. Nie ma niczego w tych skrytkach. Co było w tych skrytkach? No właśnie nic praktycznie. Podchodzę do takiej skrytki i okazuje się, że tam nie ma niczego, bo jest tam jakieś takie pierdoły tak naprawdę, które nie potrzebuję. Ja naprawdę jestem bardzo rozwinięty. W większości przypadków w skrytkach niczego nie ma ciekawego. Są jakieś takie drobniutkie pierdoły, które nie są mi w żaden sposób potrzebne, jak trochę bandaże, czegoś tego. Po prostu więcej się nachodzę niż pożytku z tego. Ja jestem na tyle, dodatkowo nie mam tak dużo miejsca w ekwipunku, jestem na tyle dobrze rozwinięty, że rzeczywiście nie muszę takich dodatkowych rzeczy, takich skrytek przeszukiwać. No i jestem też bogaty, czyli wszystko mogę sobie teoretycznie kupić o handlarza po prostu, świecie. Dobra, lecimy z tym koksikiem. Czy chcesz przejść do następnego poziomu? No oczywiście, że tak. Dobra, jesteśmy w... W Kordonie. Kordon. Wspaniałe miejsce. Co jest grane? No kurczę mać. Dobra, mam nadzieję, że jak wrócę faktycznie... Poczekaj, bo wiecie co, ja się w sumie tak... dobra, witam wszystkich... skraszowała mi gra. Przy wczytywaniu, kiedy chciałem się sprzedać do poprzedniego, jakby do poprzedniej mapy, do poprzedniego terenu, to mi skraszowało grę. Dobra, już nie będę się wczytywać. Ogólnie rzecz biorąc musimy wrócić do handlarza, więc zakładam, że to jest zaznaczone w tym miejscu, o niczym nie świadczy, po prostu muszę wrócić do handlarza. Po drodze tutaj widzę, że się pewnie jeszcze zmierzymy z ponownie z bandytami, którzy się regularnie tutaj pojawiają ponownie. Ej, naznaczony. Miło widzieć, że ciągle żyjesz i miałeś czas tu zajrzeć. Wejdź do środka, kroi się coś ciekawego, o czym chciałbym pogadać. O, widzę, że handlarz też ma w sumie coś do nas ciekawego. Do porozmawiania z nami. W ogóle zauważ, że już nagle nie mamy w ogóle żadnych misji, co nie? Wszystkie zostały wykonane. Super. Ach, Kordon, to jest po prostu kraina. Moja kraina, moja rodzima, można powiedzieć, że to moja ojczyzna, bo tu się wychowałem. Tutaj zostałem, tutaj właśnie został ze mną zrobiony stalker. Tu były moje początki. Tutaj właśnie chodziłem, biegałem z nożem za psami, tak, pamiętam to jeszcze dziś. To były czasy. To właśnie w tym miejscu się wychowałem. W tym miejscu wychował się właśnie on. Naznaczony, nie naznaczony, tylko chyba naznaczony, dokładnie, naznaczony. Najsłynniejszy stalker w całej zonie. Któremu nie strach żadne wyzwania. Niestraszne żadne wyzwania. O tak, ładniej. Dobra, no oczywiście standardowo zabawimy się troszkę z bandytami. Szybciutko to załatwimy, myślę, że bez problemu większego. Już patrzcie, jak uciekają, już wiedzą, że coś się pisze, coś się kroi. Jak tak dalej pójdzie, to wszyscy... nie wiem, czym wszyscy nasi w sumie nie żyją. Ci, co atakowali. Niedługo dojdzie do takiego momentu, że bandyci ci, którzy tu się wiecznie respią, będą atakować naszą małą wioskę. No i gdzie on jest? No po prostu... No gdzie on się podział?
Zawsze to samo. Z kim oni jeszcze walczą? Chyba tylko już ze mną. Jej, jeszcze jakie bronie mają śmieszne. Pistolety? Pistolety przeciwko karabinkowi, naprawdę? Ja teraz mam taką w sumie dosyć niezłą ochronę, że tak powiem, bo znalazłem, więc właściwie nie chcę nic mówić, ale oni za miłego życia teraz nie mają. Ci bandyci, jak i właściwie wszyscy, którzy chcą się ze mną zmierzyć. Dobra, wezmę sobie kiełbaskę, sobie najwyżej zjem. Dobra, ten teren oczyszczam zawsze tak z sentymentu w sumie. Zauważcie, że w sumie po wielu latach faktycznie ciała w końcu zniknęły. Tu było o wiele więcej ciał. Przypominam, było naprawdę dużo ciał, takich, które się tu walały i zauważcie, że w końcu one faktycznie zniknęły. Pojawiłem się znowu w kordonie od jakby z misji, bo i tak musiałem się tu zjawić. No i ciała nagle się zniknęły. No ale dobra, handlarz coś od nas chce, więc jeszcze podejdziemy do tego handlarza i dowiemy się, co on takiego ciekawego od nas oczekuje. Czegoż to on chce? To może być dosyć ciekawe. Ach, kordon, pamiętam te miejsce, jakbym był tutaj wczoraj. Psy sobie biegają radośnie po okolicy, stalkerzy sobie chodzą radośnie i grają na gitarce przy ognisku. Piękne miejsce, piękne wspomnienia. A byłem tu, w sumie często wracam do Gordonu. No to moja w końcu, moja ojczyzna, nie brakuje mi określenia. Moja, jest jakby to moja, mój teren. Nie wiem, cały czas mi brakuje, nie mogę znaleźć tego określenia. No wiadomo, o co chodzi, tu się wychowałem. Tak, ubieraj oružie. To jest moja dzielnica, moje miasto, moja wioska. Kocham to miejsce. Aż łezka wokół się kręci. Pieski sobie radośnie biegają. Czyż tu nie jest pięknie? Jest, no właśnie. Dlatego lubię tu wracać z wspomnieniami, jak jeszcze byłem młody, niedoświadczony. A teraz zobaczcie, co ze mnie powstało. Prawdziwy potwór, który jest prawie na samym szczycie rankingu. Mówię prawie, bo no jeszcze trochę mi brakuje, ale już niedługo zajmę pierwsze miejsce. Prawdopodobnie. No tu też jest dużo moich przyjaciół. A, żyć nie umierać. Dobra, idziemy do handlarza. Yeah. Widzę, że już jesteś. Doskonale. Dobra, jednak zanim z nim sobie porozmawiamy, to raz, że się zapiszę, a dwa, że wydaje mi się, że w tym akcencie ogólnie rzecz biorąc zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał, zachęcam do oglądania kolejnych części, a póki co życzę wam miłego dnia i do usłyszenia. Cześć wam!